piątek 23 listopada w Cieszyńskim Teatrze odbył się koncert charytatywny Z serca dla serc. Wydarzenie to już od 8 lat organizuje pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Jest to niezwykłe wydarzenie, bo tak na co dzień szkoła musi uczyć, z czego nas rozliczają z wyniku maturalnego. A tymczasem tutaj, obok tych lekcji, zajęć dydaktycznych, możemy odwdzięczyć się tym, których zapraszamy na te zajęcia dydaktyczne. Zatem koncert serca dla serca, bo pracujemy i działamy na rzecz kardiochirurgii zabrzańskiej pana profesora Zbigniewa Religi, tej jego słynnej fundacji. A za co się odpłacamy? Na przykład, 2 tygodnie temu nasza klasa maturalna była w kardiochirurgii, mając zajęcia typowo warsztatowe, a cóż tam robili? Pracowali na sercach zwierzęcych, oddzielając zastawki. Obok tego mamy takich profesorów, którzy patronatem uczelnianym objęli nasze pozostałe klasy i tak na przykład w poniedziałek jadą do Gliwic, bo pan profesor Kania organizuje im tam zajęcia laboratoryjne. Pan profesor Wilczek z kardiochirurgii co najmniej 2 razy w roku jest z wykładami dla naszych 17-18-letnich ludzi, bo my dzięki temu otwieramy świat, nie tylko świat książki, bo my jesteśmy, szkoła średnia to taki pomost do życia akademickiego, uczelnianego i dzięki takim gościom, a szczególnie zajęciom warsztatowym i laboratoryjnym, oni mają dostęp do świata nie tylko nauki akademickiej, ale takiej nauki akademickiej przez duże A, bo to jest ta licząca się polska nauka. Ja bym chciała, żeby tak na przykład jak na mapie znajomości Fundacji Kardiochirurgii, jeśli chodzi o procenty w poszczególnych województwach, żeby wszyscy uczniowie na maturę tak zdawali wysoko, jak jest ta znajomość w Polsce, o co chodzi z tą kardiochirurgią. Coroczny koncert to forma podziękowania Fundacji za możliwość udziału uczniów w zajęciach praktycznych. Cóż my możemy dać? Za to, że za darmo ktoś przyjeżdża, że możemy tam za darmo gościć i pracować na przykład w ubiegłym roku na laserze do operacji serca. My tego nie mamy i nie będziemy mieli. No więc cóż my możemy jako taka wspólnota uczniowska dać, nauczycielska? Jedynie taki koncert. Całkowity dochód z koncertu został przekazany wspomnianej fundacji. Koncert Z serca dla serc w tym roku odbył się pod hasłem Powróćmy jak za dawnych lat. W wydarzenie to zaangażowały się wszystkie klasy. Każdy, kto chce wziąć udział, ma talent i przejdzie przez taki nasz szkolny casting, może wytupać, zaśpiewać i zagrać. A w tym roku tematem Rok Niepodległości. Zdobyliśmy wolność, rok niepowtarzalny, bo tylko jeden, jedyny i za 100 lat już go nie będzie, bo już będzie 200 lat, ale po latach walki przychodzi kabaret, lulki, dobry film. A więc powróćmy jak za dawnych lat, czyli lata 20-30, jak bawiliśmy się w wolnej Polsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Pili i żali, jeszcze śpiewali, po tym bez okno wszyscy zigali. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi 6 fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka.